Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Kapi, gospodarz tego kanału. No i witam was w kolejnym odcinku, części drugiej. Zbiór winogrona, czy ogólnie coś związanego z winogronem w Farmingu 19. Jest to część druga. Postanowiłem nagrać, ponieważ pod pierwszym odcinkiem właśnie wtedy, jak wpiszecie sobie u mnie na kanale, jeżeli ktoś nie oglądał zbiór winogrona, to już powinno być, wyskoczy. No i tak, druga dzisiaj część przed nami. Dzisiaj będziemy sobie sadzić tym razem winogrono i właśnie będę wam mówił co i jak, dlaczego drugi odcinek. Pod pierwszym właśnie odcinkiem dziękuję wam za aktywność i tak dalej. Oczywiście to już no, dosyć dawno było, bo już no, chyba 2 miesiące jakoś, albo dobry miesiąc, półtora jakoś tak. Odcinek wtedy się pojawił. No i jeden z was właśnie napisał, to chyba Franciszek to był, jeden z was właśnie napisał, szkoda, że właśnie tam nie mówiłem co i jak, czy się opłaca i w ogóle, no bo wtedy był odcinek właśnie z muzyką i tak dalej, postanowiłem właśnie nagrać drugą część, gdzie będę mówił co o tym sądzę i tak dalej, wszystko, wszystko powiem co i jak. No i teraz tak, mapka, zacznijmy przede wszystkim od tego. Mapka to jest Izia, tak się powinno chyba czytać, Izia Farm, czy coś w tym stylu, Ischia, chyba tak się jakoś to pisze. Ona jest oczywiście na ModHubie. No i wtedy przy tym zbiorze dodatkowo jeszcze, nie wiem, będę tu w takich odstępach, bo nie wiem jak to powinno się sadzić. Nie mam pojęcia. No dobra, powiedzmy, że jakoś tak. I jest jeszcze właśnie do zbioru tego winogrona specjalny kombajn New Hollanda. Zobaczycie, taki bardzo dosyć dziwny ten kombajn, więc będziecie wiedzieć od razu o co chodzi, jeżeli ktoś by chciał właśnie pocisnąć trochę w to winogrono, jak dalej się nim pobawić. Na tej mapce tak mapka się prezentuje. O, jak widzicie, no trochę tych puli jest jednak. My sobie tutaj działamy na 7. Są tutaj właśnie dodatkowe te uprawy na tej mapce, przede wszystkim między innymi właśnie winogrono tutaj mamy. Niedawno wyszła na ModHubie właśnie sadzarka do tego, no bo jeżeli jest i kombajn, no to by się przydała również sadzarkę, także możemy sobie tutaj właśnie sadzić tak jak teraz winogrono i tak dalej. Mamy czerwone, zielone, zaraz wam pokażę jeszcze jak to wygląda wszystko. Niestety tutaj mamy sporo napisane po angielsku. Wątpię, żebym to prosto robił, bo myślę na GPS-ie. No ale mniej więcej sobie jedźmy. Teraz tak, jak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze jakieś alfa, infa czy coś takiego, nie wiem co to jest. A tutaj mamy właśnie rodzaje roślin. Tak, mamy czerwone winogrono, mamy białe, mamy jakieś oliwki. Nie wiem co to, oliwy, coś tam, chyba jakieś oliwki. Almond, sorghum i protein pija. Kto chce, no to może sobie właśnie przetłumaczyć to na Google, bo ja za cholerę nie wiem co to jest. No ale coś takiego możemy sobie tutaj sadzić. I ta sadzarka właśnie ma możliwość sadzenia tych rzeczy. Teraz tak, czy się opłaca? Kurde, powiem wam szczerze, że nie wiem. Zaraz wam pokażę cenę, jak wszystko sobie tutaj ładnie wygląda. No na pewno pobawić się można. Jak widzicie, inne są tam teksturki. Teraz możemy sobie podlecieć na tamto pole. Zobaczcie, Jezu, ale nierówno. No mówię, nie mam GPS-u ani nic i ciężko mi tutaj jakoś równo jechać. No bo to wszystko znosi. A to na tą stronę, a to na tamtą. No ale fajne widać takie małe jakby drzewka. Gdzieś tam powoli będzie sobie rosło. Także sobie pójdźmy sobie szybko zobaczyć co tutaj rośnie. To ma taką teksturę i to jest ten sorghum. Ma taką teksturę. Także nieźle, no bo tak, winogrono, no to wiadomo, można tamtym kombajnem, tym New Hollandem sobie zbierać. Tak wtedy, o Jezu, tak wtedy w pierwszym odcinku, w pierwszej części powiedzmy. Miałem nie nagrywać drugiej części, wtedy nie miałem w planach, ale właśnie dzięki temu komentarzowi postanowiłem, że faktycznie by się przyda nagrać. Teraz tym bardziej jeszcze jak ta sadzarka wyszła i możemy to sobie sadzić. Ale naprawdę spoko sprawa. No jeżeli chodzi o ceny, my tu mamy poziom łatwy. Zaraz wam pokażę wszystko. O, moment. Ustawimy sobie.
Mamy tutaj sporo tych właśnie dodatkowych upraw. Tutaj jak możecie zobaczyć, tu jest ten coś tam dziwnego, alfa, ua, ua. Tutaj mamy to winogrono. No i zobaczcie sobie cena. Tutaj po prostu z dupy jakieś około 2500, 2400, 2300. Coś w tym stylu. Tutaj mamy jakąś kolejną uprawę za 2000, tutaj jakieś kolejne za 1300, 1800, 1400, tutaj za 100 coś. Tutaj cholera wie, może jakiś groch to jest, czy co to za 1800. No także troszeczkę tych dodatkowych upraw tutaj mamy. No i najlepiej to chyba się opłaca tutaj właśnie to winogrono, gdzieś sobie z nim. No bo najlepszą cenę ma. Także jeżeli ktoś chce się pobawić właśnie z innymi tutaj rzeczami, nietypowo pszenicą i tak dalej, czy nawet teraz jak na polskich mapach powoli się pojawiają nowe uprawy typu właśnie żyto, pszenżyto i tak dalej, no to tu właśnie macie możliwość z winogronem się pobawienia i właśnie z tamtymi innymi roślinami, z innym troszeczkę sprzętem na innej mapce, także no dosyć ciekawie, nie powiem. No i co, mamy 6 minutek. To chciałem właśnie powiedzieć, co ja o tym sądzę, właśnie to wszystko, mapka i tak dalej, no bo wtedy muzyczkę puściłem i w sumie na tym się skończyło i tutaj po prostu sobie tam to zbierałem winogrona, także zachęcam wejść sobie zobaczyć ten pierwszy materiał. Także my będziemy sobie tutaj kończyć. Właśnie zobaczyliście, szkoda, że to jest tutaj wszystko po angielsku, a że nie jest to jakoś przetłumaczone. No ale trudno, sadzarka jest, kombajn jest, pola są, mapa jest, także można sobie tutaj cisnąć. Także co, dziękuję Wam za uwagę, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, co Wy o tym sądzicie, czy będziecie się bawić tutaj takie coś. Tyle, na razie, cześć.